prasowy poświęcony kolizji, jaka rano miała miejsce z udziałem prezydenta Rafała Dudkiewicza. Drodzy Państwo, tak jak w pierwszym komunikacie podawaliśmy, witam po godzinie 6 przy mostach Mońskich doszło do kolizji samochodu służbowego kierowanego przez prezydenta Rafała Dudkiewicza z tramwajem linii 17. Jadący do pracy prezydent Dudkiewicz nie ustąpił pierwszeństwa i samochód został uderzony w lewy bok. Na całe szczęście, zarówno pasażerom, jak i motorniczemu, który został wstępnie przebadany, nic się nie stało. Prezydent trafił do szpitala wojskowego, tam został także przebadany. Okazało się, że ma pękniętą kość biodrową, będzie musiał być unieruchomiony przez kilka tygodni. Na pewno kilka najbliższych dni spędzi w szpitalu, następnie lekarze zadecydują, czy będzie istniała dalsza konieczność hospitalizacji prezydenta. Jeszcze w szpitalu złożył wyjaśnienia policji. W związku z zaistniałą sytuacją policja nałożyła mandat w wysokości 500 zł oraz 11 punktów karnych. Badania alkomatem wykazało, że prezydent w chwili zaistnienia całego zdarzenia był trzeźwy. Co mogę powiedzieć? Oczywiście prezydent za pośrednictwem państwa, za pośrednictwem moim składa wyrazy współczucia i przeprosiny, zwłaszcza kierowane w kierunku do motorniczego, jak i pasażerów. Dziękuję także za sygnały wsparcia i otuchy, które dostaję. Za Państwa pośrednictwem chciałbym złożyć w imieniu prezydenta Dudkiewicza życzenia zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, bo zbliża się okres Wielkiej Nocy. Co prezydent robi? Ale dlaczego prezydent jechał tam, gdzie nie powinien? Zresztą jak po policji, czy zawsze sobie skracał końcami drogę do pracy? Prezydent jechał z swojego domu do pracy. Postanowił pojechać przez Ostrów Trumski, ponieważ kardynał Henryk Gulbinowicz chciał się z nim widzieć. Spotkanie było umówione na środę. No, prezydent postanowił spontanicznie uprzedzić wizytę kardynała, złożyć mu życzenia osobiście. Przejeżdżał zatem przez Ostrów Trumski. Czyli widział się z kardynałem? Nie widział się. Po szóstej prezydent stwierdził, że nawet jak na tak zażyłość bliską, która łączy prezydenta i kardynała, nie będzie składał tak wcześniej wizyty kardynałowi, tylko umówią się na spotkanie. Czyli inaczej się nasunął, nie za nijakiego. Się z kardynałem w środę, jednak jadąc z domu do pracy, pomyślał, że jednak odwiedzi kardynała dzisiaj, nie w środę, zrobi mu niespodziankę. Już będąc na Ostrowie Tumskim, jednak się rozmyślił, bo doszedł do wniosku, że godzina 6 nad ranem. Tak, dokładnie stwierdził, że pojedzie wcześniej do pracy, tak jak bardzo często ma zwyczaju zaczynać pracę nie o 7:45, ale znacznie wcześniej. Dlaczego jechał Pathfinderem, Centrum Zarządzania Kryzysowego, a nie swoją Skodą z kierowcą? Jechał samochodem Nissan, to samochód znajdujący się we flocie samochodów służbowych Urzędu Miejskiego. W związku z tym, że dzisiaj, jak Państwo wiedzą, w Warszawie miała mieć miejsce konferencja prasowa w związku z Europejską Selekcją Kultury, prezydent miał z Warszawy wracać właśnie z kierowcą samochodem służbowym. No, w związku z tym, że miał wracać samochodem, kierowca miał pojechać wcześniej do Warszawy, prezydent miał po porannych spotkaniach dolecieć na tą konferencję. W związku z nieszczęśliwym wydarzeniem, wydarzenie zostało. Prezydent sam, czyli sam Pathfinder, który jest na stanie Centrum Zarządzania Kryzysowego? Nie, to jest Pathfinder przypisany do floty Urzędu Miejskiego, znajdujący się w dyspozycji Wydziału Transportu. A gdzie jest teraz ten samochód? Samochód został zawetowany i odwieziony do autoryzowanego dealera, gdzie oczywiście będą podejmowane procedury związane. Tak, tak. A kiedy był przetarg ogłoszony na ten samochód i od kiedy on znajduje się we flocie Urzędu Miejskiego? To samochód z roku 2011, który znajduje się w ramach właśnie... Znaczy, prezydent mógł nim jechać, miał uprawnienia, czy to jest jakiś samochód specjalny? Nie. Prezydent mógł korzystać z tego samochodu, jechał z niego, wiedząc, że rano kierowca będzie jechał do Warszawy, wykorzystał samochód będący w dyspozycji urzędu. Rozumiem, że w związku z tym, że to jest ten drugi, czyli który jest na stanie Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego, nie ma teraz przeszkód, żeby wykonać dla porównania zdjęcie tego, który znajduje się na stanie Centrum Zarządzania Kryzysowego? Jeszcze raz, nie rozumiem pytania. Chcemy pokazać, jaki to jest samochód. Nie można zrobić tego, który jest zlabetowany i jest u dealera, jak pan to jest Nissan Pathfinder, który będzie zdjęcia znajdował. Okej, ale nam zależy, żeby pokazać i porównać. Nie chcemy z internetu. To jest samochód, który został kupiony za publiczne pieniądze. Chcielibyśmy zrobić zdjęcie tego, który w tym momencie znajduje się na stanie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nie ma żadnej klęski żywiołowej. Rozumiem, że gdzieś stoi, można wykonać mu jedno prostokątne zdjęcie. Myślę, że tak. To będzie kwestia, myślę, porozumienia się z Państwem w kwestii najbliższych godzin. Czyli jeżeli rozumiem, będziemy, że można podjechać takie zdjęcie, wykonać pan, że nikt nam to mówi. Będziemy. A mam jeszcze pytanie, czy prezydent, bo rozumiem, dlaczego akurat się znajdował na Ostrowie Tumskim, często sobie skraca drogę, jadąc tam, Co z tą przepustką właśnie? Co obejmuje przepustkę? Jeżeli chodzi o zezwolenie samochodu, którym poruszał się prezydent Dudkiewicz, nie miał tej przepustki, także tutaj złamał zakaz, za co został nałożony mandat, o czym Państwo już wiedzą. Ale wychodząc naprzeciw Państwu, bo wiem, że byli Państwo także w szpitalu,
udostępnione zostały zdjęcia prezydenta, mamy jedno zdjęcie, jeżeli byliby Państwo zainteresowani, możemy je zgrać bądź przesłać na pocztę. A jak wspomniałem, w imieniu prezydenta chciałem życzyć spokojnych świąt, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Proszę powiedzieć, kto zapłaci za szkody spowodowane przez pana prezydenta? Zarówno tramwaj, jak i samochód były ubezpieczone zgodnie Ale z kto płaci ubezpieczenie za samochód, czyli OC, z którego będzie płacona szkoda spowodowana w tramwaju? Samochód należy do Urzędu Miejskiego. Czyli miasto zapłaci. W ramach zapłaci. Tej floty są samochody ubezpieczane. Czyli my zapłacimy, tak? Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego ubezpieczyciel ubezpiecza określone dobra, mienie, materialne. Panie Rzeczniku, ostatnio była konferencja na temat niezwykłych właściwości ITS-u. Jedną z nich jest to, że można zobaczyć nagrania z monitoringu. Mm-hmm. Rozumiem, że tutaj dobro społeczne, dobro publiczne. Chcielibyśmy też jako media obejrzeć monitoring z tej kolizji. Przede wszystkim monitoring, który został zarejestrowany, jest do dyspozycji policji, która cały czas jeszcze sprawdza. Ale policja, ja rozmawiałem z Rzecznikiem i nie ma problemu. Jeżeli się zgłosimy do ITS-u, Paweł Petrykowski mi to powiedział godzinę temu, nie ma problemu, żeby oni nie mają nawet tych nagrań i nie potrzebują, bo to jest zwykła kolizja drogowa, więc nie ma tutaj takich obostrzeń. To oczywiście będziemy tą informację sprawdzać, tak żeby Państwu udzielić wszelkie informacje. Panie Rzeczniku, co ważne, dlaczego Pan Prezydent, czy często zdarza się, że naciąga na siebie tak przepisy, że łamie je? To nie jest trochę tak, że tym, którym więcej się dało, w sensie władzy, więcej się powinno od nich wymagać? Nie rozumiem pytania. No. Pytanie jest takie, dlaczego prezydent złamał ten przepis? Jakby rozchodzić to tak po kościach i... Prezydent, jak każdy z nas, jest osobą, człowiekiem, którego przepisy oczywiście obowiązują i za złamanie przepisów wyciągane są odpowiednie konsekwencje. Policja po spadaniu swojej sprawy wyciągnęła konsekwencje, nałożyła mandat, punkty karne w tym momencie. Dziękuję Państwu bardzo. A ja wszelkie informacje do 25 kwietnia pełnomocnictwo zastępowania prezydenta Dutkiewicza obejmie wiceprezydent Maciej Brój. Na tę chwilę dziękuję. Pod szybkimi informacjami na bieżąco będziemy Państwa informować. Komunikat, oświadczenie Państwo otrzymają za moment. To jest kwestia samochodu i dealera tutaj. A nie jest kwestia dealera. Samochód jest własnością Urzędu Miejskiego. Ja naprawdę nie wiem, jakim jest. My sama. Tylko proszę mi powiedzieć, my już podjedziemy, to nie jest kwestia sprawdzenia dokumentów przetargowych. Państwo co rok ogłaszacie przetarg na to, kto zajmuje się naprawami. Myślę, że mamy prawo zobaczyć, jak ale wygląda. Ale nie, przetarg jest poza moimi naprawami. Też Germas. Germas Fordami. W żadnym z tych wykazów floty nie ma na stronie ministra Pathfindera. W związku z tym pytanie dodatkowe, bo ostatni wykaz jest za 2013 rok, stan na marze. W związku z tym chcielibyśmy się dowiedzieć i podjechać, bo Państwo, salon jest oczywiście dysponentem, ale właścicielem samochodu jest Urząd Miejski. Tak. Od Państwa zgody zależy, czy możemy wykonać to Na razie trwają procedury, my nie chcemy zajmować jakie się procedury? Samochodem. Związane ale z możemy tylko podjechać i zrobić zdjęcie. Na razie naszą troską nie będzie. Samochód zajmujemy się. Zajmujemy się zobaczyć, bo jak tutaj zapytała koleżanka z gazety... Kolizja drogowa, rozbity samochód, sfotografować, to tak. Chyba nie jest koleżanka, cuda. Koleżanka z gazety to nie jest zapytała, kto za to zapłaci. My za to zapłacimy. Chcemy zobaczyć, za co będziemy płacić. Dlaczego, panie rzeczniku, nie możemy... No myślę, że procedury wykażą dokładny kosztorys, ile będą wynosiły opłaty w związku z tym. Ale ja teraz mówię o opłatach. My chcemy zobaczyć samochód, który to jest prawo. Prawo nam na to wyzwala. Prawo prasowe, prawo dostępie do informacji publicznej. Zezwala na oglądanie braku samochodu. Zezwala na to, żeby z czymś takim występować, z taką prośbą, z takim zapytaniem. Postaram się pomóc w najbliższym czasie. Jak dotąd zbieraliśmy te informacje, by móc zwołać ten briefing na 15 po 12, żeby Państwu poinformować. To znaczy, że Pan na najbliższym czasie trzyma, żeby tam podjechać i zrobić zdjęcie? Panie Rzeczniku, jest 12:30. My możemy wszyscy do Pana przyzwonić, żeby dowiedzieć się, jak jest kwestią monitoringu oraz kwestią wykonania tego zdjęcia. O godzinie 14:37. 14:37. Dziękujemy. Ale Panie Rzeczniku, gdzie Pan ucieka? Z zdjęciem co? Wyślę.